Ekomarina w Mikołajkach, prowadzona przez Mazurski Klub Żeglarski, to wyjątkowa przystań z misją popularyzowania ochrony środowiska wśród miłośników rekreacji na wodzie. Żeglarstwo staje się pasją coraz większej grupy młodych ludzi. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na patent żeglarski odbywają się pod okiem profesjonalnej kadry. Ilość płynnych nieczystości i odpadów żeglarskich odbieranych na przystani znacząco wzrasta każdego roku. Wodniacy nabierają proekologicznych nawyków i ekopozytywnych zachowań. Zrewitalizowany budynek pasuje do otoczenia zabytkowej ulicy. Ekomarinę w Mikołajkach poznamy po starym dębie, który stał się symbolem Mazurskiego Klubu Żeglarskiego. Co roku wiosną i jesienią członkowie klubu oraz młodzi adepci żeglarstwa uczestniczą w akcjach sprzątania brzegów jezior i kanałów oraz nabrzeży.